Hit 9. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Pogoń Szczecin podejmuje Legię Warszawa. Portowcy na własnym stadionie w tym sezonie wygrali wszystkie mecze. Legia na wyjazdach jeszcze nie poniosła żadnej porażki. Pierwsi do ataku ruszają gospodarze. Z lewej strony boiska jest Kamil Grosicki. Grosicki na wysokości pola karnego. Jest już w 16. Grosik poczekał, popatrzył. Idealne podanie wprost na głowę Eftimisa Kulurisa, ale grecki napastnik myli się minimalnie. To była doskonała okazja do tego, aby już w trzeciej minucie Pogoń objęła prowadzenie. To kolejna akcja portowców. Walkwist z prawej strony na środek pola karnego. Jest Kulurys jeszcze raz. Tym razem trudniejsza była ta sytuacja, ale znów pomylił się bardzo nieznacznie Eftimis Kulurys. Piłka przechodzi nad poprzeczką i jeszcze Pogoń po raz kolejny atakuje. Tam pytanie, czy nie było zagrania piłki ręką, bo domagają się od gwizdania rzutu karnego gospodarze, ale widzimy w powtórce Borges strzelał, Gual zgodnie z przepisami zablokował piłkę. Do przerwy Legia Warszawa nie oddała żadnego strzału na bramkę Pogoni. Ani celnego, ani niecelnego, natomiast portowcy mieli przewagę. Wahan Biczach Cian, to już na początku drugiej połowy, uderza na bramkę Tobiasza, rykoszet i piłka obok słupka. Wreszcie jakaś akcja przyjezdnych, wreszcie uderzenie na bramkę Valentina Kożokaru, strzelał Bartosz Kapustka. W 63. minucie na boisku pojawia się Aleks Gorgon, to właśnie on z prawej strony boiska, chwilę po wejściu na murawę. Gorgon, Kamil Grosicki z pierwszej piłki, ale zbyt lekko, aby zaskoczyć bramkarza Legii. Kasper Tobiasz złapał piłkę, ale portowcy się nie zatrzymują. Pogoń wciąż w tym meczu ma przewagę. Grosicki do Gorgona. Aleks Gorgon. Gorgon! Co za strzał, co za gol! 1-0 dla Pogoni Szczecin. Aleks Gorgon. Ależ wejście na murawę. Super rezerwowy portowców. 4 minuty po tym, jak pojawił się na boisku, trafia do siatki. To naprawdę ładny gol. Pięknie przyjął sobie piłkę po tym podaniu od Grosika i tą lewą nogą uderzył chwilę później nie do obrony. Kacper Tobiasz nie miał nic do powiedzenia. Miał też miejsce Gorgon. Trzeci gol tego piłkarza w tym sezonie. Pogoń prowadzi 1-0 i Pogoń wciąż atakuje. Grosicki sam na sam z Tobiaszem, ale wprost bramkarza, naciskany tam przez obrońcę. Nic z tej akcji nie wyszło. Patrzymy raz jeszcze, dobrze ustawiony Tobiasz tym razem zażegnał niebezpieczeństwo. Coraz mniej czasu do końca, Legia wciąż nie jest w stanie zagrozić bramce Kożokaru. Pogoń ciągle ma przewagę i konstruuje kolejne ataki. Tym razem Kulurys zagrywał piłkę w pole karne. Ostatecznie uderzenie zza pola karnego Kurzawy. No i nie wyglądał ten strzał aż tak groźnie, no a sprawił problemy golkiperowi Legii. To już doliczony czas gry, cały czas Pogoń na prowadzeniu. Winagr zagrywa piłkę przed szesnastkę, no, trochę zamieszania, ale ponownie jest Ruben Winagr. Zbyt długo zwlekał i świetna interwencja Benedikta Cecha, który wybija piłkę na rzut rożny. I w ten oto sposób Pogoń Szczecin wygrywa z Legią Warszawa 1-0. Dla Pogoni to już 5. zwycięstwo w tym sezonie na własnym stadionie, w 5. meczu, więc sportowcy mają u siebie komplet punktów. Awansują na 2. miejsce w tabeli. Wyprzedzają też w tabeli Legię Warszawa, która przegrywa 2. spotkanie z rzędu. Pogoń Szczecin, Legia Warszawa 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.